Witajcie na kanale ZeptoBox. Dziś chcę Wam pokazać taką ciekawostkę. Otóż to jest wymiennik ciepła od pieca Feroli Domi Condens 24 bodajże model. Później to sprawdzę, Wam pokażę. W każdym razie to jest mój stary wymiennik, który się całkowicie zapchał. I co chcę Wam powiedzieć? Po co w ogóle Wam to pokazuję? Po to, żeby powiedzieć, że taki wymiennik kosztował mnie 1400 zł. A ja po latach udało mi się go w końcu odetkać, bo tu mamy przelot wody z grzejników. To jest od pieca gazowego oczywiście, więc wody z grzejników. I tu nigdy nie ma problemu z osadzaniem kamienia. Natomiast jest problem tu, na przelocie stąd dotąd. Tutaj naprawdę jest ciężko cokolwiek zrobić fajnego. To znaczy, no jedynie jakbym miał stację uzdatniania wody, to może problemu nie było. I różnymi środkami, octem to zalałem na rok czy dwa, nic tutaj nie rozpuszczało. Być może jest zbieg okoliczności oczywiście, a być może jest to magia i to nie jest lokowanie produktu, żeby nie było. Słuchajcie, domestosem zero kamienia udało mi się to, zalałem po prostu, tutaj wchodzi łącznie pół litra do tego i tego i zalałem to i czekałem. Widać, że reagowało nawet z miedzią. No więc jest tutaj reakcja z miedzią. Słuchajcie, i no i co? No i dziś właśnie będę ten wymiennik ciepła wymieniał z powrotem na ten, to jest oryginalny. On jest tutaj trochę już zjedzony jakby przez te kwasy, które się wytwarzają, natomiast niczym to nie będzie przeszkadzać, jakoś tam bardzo wydajności nie zmieni. W każdym razie udało się odetkać, ten przelot tutaj jest praktycznie bez żadnych oporów w tej chwili, a ten, który jest już wymiennik, już ma. Czyli podsumowując, żebyście wiedzieli, 4 lata piec pracował, zakamieniło się tutaj od wody, no wodę mam bardzo twardą, jak wskaźnikiem twardości wody, poza skalą, pamiętajcie. Więc bardzo twarda woda jest tutaj. Stację uzdatnienia wody właśnie miałem założyć, ale nigdy jakoś to, jest tylko założony filtr i tak dalej, zgrubny. Natomiast w tej chwili to udało się odetkać, przeczyścić, wszystko chodzi prawidłowo, jeden i drugi obwód działa prawidłowo, przecieków żadnych nie ma, więc no montuję. No. Więc tak pracuje ten piec i to jest model Feroli Domi Condens F28, jakby się ktoś pytał. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten, kto ma piece, to nie będzie komentował tego, co tutaj się zrobiło. No nieraz tak jest, że zaczyna tutaj przeciekać, ale ja to zostawiłem i po prostu poczekałem, aż się zastoi. No więc tak to tutaj wygląda. Tu jest tam rozdzielnica centralnego ogrzewania, ale to, o co nam chodzi, to o to, że trzeba teraz ten piec wyłączyć. Pracuje na 50 stopniach. Jak widzicie, nawet pełnej mocy nie musi wykorzystywać. No więc tutaj mamy rozdzielnicę i wyłączymy jedno i drugie. No i teraz piec mamy wyłączony. Niech sobie ostygnie i za chwilę go tutaj rozbiorę. Słuchajcie, on tutaj ma od dołu, a tu nawet nie ma, nie są wkręcone te śrubki. Tu powinien mieć śrubki z jednej i z drugiej strony, po dwie. Zdejmujemy tą obudowę, pod tą obudową jest druga, ale to Wam za chwilę pokażę. Nie wiem, czy z takiej perspektywy będzie dobrze, czy będziecie wszystko widzieć. W każdym razie po odkręceniu tych śrubek, gdyby były, to akurat nie ma. Otwieramy to. Zawsze ładnie schodziło, ale jak nagrywam, to oczywiście. O, właśnie. Tam są z tyłu zaczepy. Zaczepy takie, które wchodzą w te szczeliny tutaj, w tej blasze. Pod spodem mamy taki widoczek. Spróbuję Wam to złapać zaraz. No. Czyli mamy tu elektronikę całą.
z manometrem takim zwykłym. Tu jest pompa z odpowietrznikiem, tam wszystkie dojścia, tutaj jest badanie podciśnienia, tu jest sprawdzanie, czy jest ogień i iskra. To wam zaraz rozkręcę, to wam jeszcze go pokażę z boku, jak to wygląda. I teraz tutaj, żeby to rozebrać, musimy rozkręcić te cztery śrubki. Tutaj mamy to i tą. I zdejmujemy tą część, ona jest gorąca, to jest właśnie ta część palnika, która to jest palnik w środku. Więc to zdejmujemy i będziemy mieli dojście do wymiennika i do palnika. No więc postaram wam się pokazać. Piec jest jeszcze gorący niestety, ale wy nie będziecie musieli czekać, aż to wszystko stygnie. Ja tu odkręcę, żeby szybciej go przewiało. Jeszcze muszę tam zakręcić obwody, żeby jak najmniej tej wody spuszczać z obiegu, bo pracuje to na wodzie. Dobra, czyli mamy odkręcone śrubeczki, odłożone. No i poczekamy, a wy tego widzieć nie będziecie. Słuchajcie, to jest małe pomieszczenie, więc mam nadzieję, że przyniosłem teraz statyw i jest rozkręcony na maksa, więc miejmy nadzieję, że będzie to dosyć widać. Jest jeszcze gorący, ale nie na tyle, żebym się oparzył. Z podkręceniem tych śrubek tu ładnie zdejmujemy to. No i teraz mamy dostęp do całej reszty. Tutaj jak widać, kondensat sobie spływał, czyli inaczej mówiąc woda, tak, stamtąd. Bo tu jest, no słuchajcie, to jest cała tam historia, którą bym wam musiał opowiedzieć, ale chodziło mi o to, że tutaj jest wlot tego chłodnego powietrza, to przepływa przez całość, latuje i tak dalej. No i to jest tak niefortunnie zrobione, że tak jak tutaj, jeżeli komin jest z góry, to ta woda się leje tu do środka. No, ale to już jest tam inna sprawa, dlatego tutaj jest zrobione, bo tam wywierciłem w kominie otworek. Tutaj chcę to wam pokazać. O. Dlatego tu jest ta dziura zrobiona i trochę widać zacieknięte, bo ja tutaj specjalnie zrobiłem, żeby tędy leciała woda przed piecem, jakby, żeby wylatywała, i tutaj tak to jest na razie zrobione. No nie na razie, bo 10 lat już, czy tam 9. No dobra, to teraz słuchajcie, żeby to zdjąć, to oczywiście też trzeba to. To jest bardzo gorące znowu. I tutaj są rurki, właśnie ta z wodą, ale najpierw musimy spuścić wodę z pieca i z układu. No, także spuszczam i będę rozkręcał tutaj dalej za chwilę. Słuchajcie, ciśnienie mamy już zero. Także tutaj spuszczanie jest zorganizowane w ten sposób, że tu mamy wąż. No i tu sobie do kanalizy podłączyłem. To kiedyś miała ubikacja jeszcze być taka dodatkowa, ale nigdy nie została zrobiona, no bo nie jest potrzebna, tak? No, no dobra, także zakręcamy drugi zawór. Nie w tą stronę, tylko w tą. I tu zakręcamy to i tyle. I teraz tam rozbieramy. Będzie trzeba tutaj odpiąć te zapinki. Wszystkie z boku. Tu jest czujnik temperatury, który też już w tym piecu się uszkodził. Pompa też już była wymieniana. Teraz jest Grundfosa, wcześniej była. Leży wszystko tutaj. Nikt tego pomieszczenia nie potrzebuje. No, wcześniej była Wilo pompa, siadła. Także tu jest z tym całym jakby układem odpowietrzania, z odpowietrznikiem. Dobra. No. W każdym razie już się nauczyłem tak wyjmować to. Zresztą tu widać po uszkodzeniu rurki, że
bez wyjmowania tych dodatkowych rurek, czyli tej tylko te odpinam i wypinam stąd, później bardzo ciężko jest tam włożyć. Także rozkręcamy najpierw tu i zobaczycie sobie, jak w środku wygląda. I ten wymiennik, który widzieliście już na nagraniu. Tutaj to dosyć niedawno było czyszczone, bo jak właśnie zauważyłem, że on zaczął strzelać, to jeszcze myślałem, że tutaj go odratuję, ale też niczym nie szło odkamienić. No więc zobaczymy. Tak wygląda palnik. Tu jest ten wymiennik, ten niejako nowy, czteroletni, i on też później zostanie poddany czyszczeniu w środku. No dobra, teraz rozpinamy to. Już mam to opanowane. Mógłbym być serwisantem Ferrari. No i tam zdejmujemy z drugiej strony. Niestety nie będę wam mógł tego nagrać, tylko to pokażę. Tu jest kiepskie dojście, a jeszcze filmować to. Więc słuchajcie, tutaj musimy, prawdopodobnie wyjmę te dwie rurki, jak zwykle, tą i tą, bo one tutaj właśnie są podłączone i wtedy o wiele łatwiej to da się wysunąć tutaj do przodu, do kamery. No dobra, także nie będę nagrywał tego. Teraz wam pokażę mały myk w rozbieraniu, może to wam się przyda. W każdym razie właśnie ze względu na to, że te dwie rurki najbardziej prężą, więc ja je też wypinam. Czyli tu się wypina bardzo prosto, bo tylko takie wsuweczki są. Natomiast później włożenie ich jest trudne, ale to powoduje, że bez problemu teraz usunę te rurki. I będę miał dostęp do bezproblemowego do wyjęcia tego wszystkiego. O, właśnie tu się knęła woda. Oczywiście na telefon, tak? Jakżeby inaczej. No dobra. Tam była woda pod ciśnieniem. Nie spuściłem, zapomniałem spuścić wody. Wyjmuję tak delikatnie ze względu na fakt, żeby uszczelki nie uszkodzić tego o-ringu. Później będę go wymieniał, zresztą jest późna godzina. Czyli tu mamy jeden o-ring, tu i tu drugi został tam. Zaraz go wyjmuję i zakładam, żeby nie zgubić. Słuchajcie, to tylko na takich o-ringach właśnie pracuję. Tylko na takich to odkładamy i robimy to samo z drugim, z drugą rurką. Czyli tak. Teraz podejrzewam, że normalna procedura producenta przewiduje trochę inaczej, bo dlatego, że jak widzicie, przeszkadza jeszcze ta rurka, którą by było ciężko tu zdemontować. Zobaczcie, co widzicie. Tu, o, widzicie, aż tu do tego miejsca trzeba by było stąd ją odkręcić, całą wyjąć. Ja tutaj tego nie robię. I właśnie teraz z drugiej strony, znowu myk polega na tym, pokażę wam w ten sposób, z drugiej strony, słuchajcie, to jest ta blacha, która mocuje całość i te rurki, które muszą się wysunąć w dół. No ja robię taki myk, że to po prostu całą tą elektronikę z tą blachą
odciągam w dół i wtedy to uwalniam, ten wymiennik uwalniam bez najmniejszego problemu. Zobaczcie, jak to zadziała. Jeśli się oparłem, to już wyszło, tylko jeszcze uszczeleczki nie chcą wejść, widzę. O-ringi. O, właśnie wyskoczył jeden. To trochę wody zawsze się poleje. Tu jest drugi o-ring, żebyśmy go nie uszkodzili, nie nacięli, bo po prostu jak go natniemy, no to sobie go uszkodzimy. I nie będziemy mieli, a tu spadł, dobra, to spadł, to spadł. I teraz co robimy? Wysuwamy nasz wymiennik, lewo, prawo. Oczywiście podejrzewam, że procedura jest dużo bardziej skomplikowana. Ja wpadłem na taką i się sprawdza. Więc tutaj, jak to nam ostatnim, o, to się odhaczy i tu też uwolniło. Teraz to po prostu tylko wysuwamy. I tu mamy taki moment, że trzeba trochę siły użyć. Wymiennik uwolniony. No i teraz oczywiście procedura odwrotna, czyli zakładanie. Tu jest wentylator. Ten wentylator ostatnio smarowałem, więc leciutko chodzi. Tutaj ten o-ring tylko. Te o-ringi już też raz wymieniałem, z tego co kojarzę, i po prostu kupowałem w zwykłym sklepie, bo wtedy 50 groszy kosztuje taki o-ring. I trzymają jak na razie. Nie było z tym problemu. W każdym razie wymiennik ten robiony. Oczywiście musi trochę wylecieć. I on jest na tyle fajny, że można go założyć w ten sposób i w ten sposób, bo jest lustrzane odbicie. Ale ze względu na to, że ta jest więcej podpalona strona, a wentylator bliżej tutaj jakby tą temperaturę generuje, więc pozwolę sobie założyć w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy nie, ale założę to tak. Tu już też poszło. Teraz tutaj tylko trochę przechylamy. Teraz tu pamiętamy znowu o rurce. Podejrzewam, że jak ten film będą oglądać Włosi z Ferrari, to będą zdziwieni, że oni takiej procedury nie przewidzieli na wymianę tego, że to trzeba pół pieca rozebrać, jeszcze te cztery rurki odkręcić, ale ja tego nie odkręcam. I teraz dosuwając, delikatnie i powoli cały czas, tu uważamy na o-ringi, więc znowu manewr z obniżeniem tego, delikatnie podwyższenie. No, jest na miejscu. I teraz tylko trzeba strzelić te rurki z boku. I teraz słuchajcie, tutaj te gumki, o-ringi, bardzo ciężko jest to włożyć, więc ja wpadłem na taki pomysł, żeby jakikolwiek lubrykant, można mydłem, można czymkolwiek, tu mam akurat pod ręką tester szczelności, więc coś, żeby po prostu spowodowało śliskość tych gumeczek. One muszą to ładnie wejść do środka. No i teraz co trzeba zrobić? Podgiąć tą wygiętą przeze mnie blachę z powrotem ku górze i ładnie nam się tu zapnie. Dobra, więc jeden o-ring mamy, słuchajcie, ułożony. Ułożony, tak? I jak już jest ułożony, czyli tam delikatnie we wnęce, tylko nie będziecie widzieć, bo to ten drugi akurat, ten jeszcze muszę sobie docisnąć. Natomiast najpierw tego pierwszego, to po prostu zakładamy tą sprzączkę, tylko musi wchodzić właśnie do końca. Jeżeli on nie będzie wchodził do końca,
to zabezpieczenie nic nam nie da. I tutaj widać, że jest jeszcze, no dobre, 3 mm musi to podejść do góry. Jeżeli to nie wejdzie, to nie ma co na siłę tutaj zakładać tego zabezpieczenia, bo to nam nic nie da. Więc to musi wejść do końca i dopiero zakładamy. No i teraz pozostały te rurki. I tak samo tu bezwzględnie tym lubrykantem trzeba zrobić, bo inaczej nie będzie. Już teraz nie pamiętam, tam to jest dalej. Tutaj wejdzie bez większego problemu, natomiast tutaj jest z tej strony, tu jest największy problem. Więc ja to wysmarowuję. Tester strzelności za lubrykant robi. Jest tester strzelności gazu, oczywiście. No, on jest troszkę słaby lubrykant, ale akurat to mam pod ręką. No i o ile tam wszedł bez problemu, to tu będzie pewno problem. No, akurat dzisiaj wszedł bez problemu. Zaraz założę zawleczkę. Tak samo jak wejdzie do końca, to ta zawleczka to jest tylko formalność. I tak samo z tym z tyłu. Jak już wejdzie do końca, to ta zawleczka jest formalnością. No i mamy. I dobra. Tak. Nie wiem, co tam widzicie na tym nagraniu. Tutaj niestety tak inaczej nie umiem ustawić. Nie mogę ustawić nawet, jeżeli nie umiem. Biorę drugą rurkę, tą grubszą. Taka sama procedura. Jak tak, to jakimś tu wystarczy płyn do mycia. Albo coś takiego. O, chyba kolejność pokręciłem. Chociaż może nie. Nie, dobrze, udało się. Teraz jeżeli ten dół by nie wszedł, to do góry nie ma nawet co próbować zakładać. Ładnie wszystko weszło. No dzisiaj akurat typowo pod kamerę. Słuchajcie, naprawdę. Więc rozbierałem kilkanaście może razy. Nigdy nie szło tak prosto. No właśnie, teraz to mi to wypadnie. Delikatnie podegnę, bo to jest tylko po to, żeby trzymać. Ono się później, jak się wybije, to podginam tylko, żeby ten mocny był mniejszy. Żeby przytrzymało się samo na miejscu. Jak dostanie później ciśnienia, to odskoczy i ładnie uszczelni się. No i tak samo tutaj. Jeżeli jest wszystko dobrze, tak tylko zakładam. Jest ok. No to co? Od razu bez cięć. Puszczamy wodę. No to już powinno to wszystko zadziałać. Otwieram wodę. Woda wleciała już do wymiennika i teraz by można było już z wody z kranu ciepłej korzystać. Oczywiście pies by się nie odpalił, bo jest wyłączony. A tutaj ktoś wymyślił fajnie ten niebieski, co widzicie tu koło pompy, to jest zawór do dopuszczania wody. No więc najpierw napuszczę do pieca, żeby zobaczyć, czy nigdy nie leci. Mamy już 1 bar. Już widać było, że po przekroczeniu 1,5 bara naczynie wzbiorcze już wyrównało, ale wszędzie patrzę, tutaj jest sucho, sucho. Wszędzie już tutaj panuje ciśnienie. Jeżeli tu nigdzie nie kapie, tu nie kapie, tu też nie kapie, nie kapie. No to mamy, znaczy, że wszędzie jest ok. Tak, odłączone, zabezpieczone. To teraz trzeba iść odpowietrzyć wodę, czyli puścić ciepłą wodę.
No właśnie, jeszcze przy okazji jedna rzecz. Tutaj mam ten termostat założony, bo to jest tak zrobione, że cały dom jest zasilany przez ten termostat. Znaczy nie cały dom, tylko ta część domu przez termostat. I przy okazji sprawdzę, czy tutaj to sitko na ciepłej wodzie jest czyste, czy ono się tu czasami nie zabrudziło, bo jeżeli tak, to ten przepływ też będzie mniejszy, czyli tutaj wychodzi gorąca woda, tu dole, tu jest zimna i wylatuje już zmieszano do odbiorników, także pod prysznicem mamy, czy w kranie niech się nie poparzy. No dobra, to sprawdzę, napuszczę do końca wody i tyle. Dobra, więc wam pokażę przy okazji. Tu będzie na pewno teraz ciśnienie. A, jeszcze zimna woda, trzeba zakręcić, patrzcie. Zapomniał, że zimna woda też tu dochodzi, ale nie powinno. To zrobiłem na takim haku, ale to jest tam mało potrzebne. Nie mam niestety klucza, tylko żaby, ale nie zmienia to faktu, że powinno to dać się odkręcić. Zobaczymy tylko, jak wygląda sitko. To być może jest ok, ale naprawdę przy okazji to by był... O, szkoda, żeby tego nie sprawdzić. Wyleci jeszcze trochę wody. Chyba, że czegoś nie zakręciłem. To by było wtedy śmieszne. Tu mi leci jeszcze. Już chyba więcej nie ma ciśnienia. No, dobra. Nie mam ciśnienia, ale woda jeszcze leci. O! No dobra, w końcu. O, właśnie. Tego się spodziewałem, słuchajcie. No, pokażę wam zaraz jeszcze też taką ciekawostkę, która się tu dzieje w takich piecach. Jak ten kamień się odrywa, to zobaczcie. Jest wszystko praktycznie zapchane. I to trzeba przy okazji przepukać. Czyli tak samo źle wygląda to sitko tutaj, które jest. Nie wiem, czy tam widzicie. No tu jest w każdym razie sitko. Więc zaraz przepukamy to. Ja wam tylko przypominam, że ja tych materiałów nie montuję. Niektórzy mi tam swoje mądrości podają. No oczywiście, że ja sam jak już oglądam nagranie, to już często zauważam swój błąd, że coś źle powiedziałem. Włączać, włączać. Ale ja ogólnie mówię włączać. O, zobaczcie, to wszystko jest na sitku, po jednej, po drugiej, o, sitko się rozpadło, no, przegniło sitko, o, szkoda, muszę poszukać, czy mam akurat z sitkiem, bo tu, chyba, że tu jest drugie sitko. Dobra, to przepuczemy to i później zobaczymy. Odkręcimy chyba to w całości i też przepuczemy, zobaczymy zaraz. Tak prosto wystarczyło, żeby przepukać w teorii. Dobra. Tylko teraz nie wiem, co zrobić tu dalej. Chyba ta zimna na pewno jest zakręcona. Dobra, na pewno jest zakręcona. Ok. Tu jest też sitko. Nie, tu chyba nie było sitek, ale jazda. Nie, chyba, że tak, sitka przegnita. To na pewno były sitka, bo to niemożliwe, żeby w tych miejscach nie było sitek. No to słuchajcie, widzicie, też już przerdzewiało sitko. Na drugiej nodze. No to jeszcze odkręcę tą. I to przeczyszczę sobie na spokojnie z boku gdzieś. Odkręcam od peksa, bo jest łatwiej, nie trzeba później uszczelniać. Czyli zdejmujemy, zaraz wam pokażę.
bez cień znowu postaram się to wam zrobić, o co mi chodzi. O. Czyli zdjąłem speksa. Już nie odkręcałem, żeby nie rozszczelniać. O, na szczęście tu są sitka dalej. Słuchajcie, producent tej baterii, firma KFA, przemyślała, że model KFA 2008 albo rok 2008, nie wiem, może też tak być. Także tu wypłukam tylko to z zewnątrz, na szczęście. To chyba w drugą stronę wody nie pójdzie puścić, ale pójdę zobaczyć. Może się uda. Tego już wam nie będę pokazywał, żeby nie zanudzać. Widzicie, widzowie. Jeszcze mi się przypomniała taka rzecz. Baterie termostatyczne tego typu mają zawsze przyłącz z jednej strony ciepłej wody, a z drugiej zimnej. Oznakowane to jest zazwyczaj jakąś taką skromną naklejką, która z czasem może odpaść. Tu akurat jeszcze przeżyła. Ale słuchajcie, odwrotne podłączenie może spowodować, że w ogóle woda nie będzie wylatywać z wyjścia. To jest bateria taka prysznicowa. Jako mieszacz wykorzystuję, bo bardzo ładnie reguluje temperaturę. Ustawiamy sobie tak 38 stopni na przykład, lub rozkręcamy na więcej, ale to jest na stałe dla tej części budynku. No, i tyle. Samym momentem przykręcania was nie zanudzałem. Znaczy, dokręcam, ale przypasowanie, wyczyszczenie tych uszczelek, bo niestety okazało się, że takich z sitkiem nie mam na ten moment. W każdym razie od dołu peks założony. Nie muszę się martwić zbytnio o to, że będzie szczelne, bo na peksie bardzo ładnie się to uszczelnia. Jest tylko dokręcam. Dokręcam również tu. Oczywiście, gdyby ta bateria była montowana przy wannie czy gdzieś w ładnym miejscu, to wiadomo, że nie warto używać żabek. Ewentualnie jak nie mamy niestety żabek, to używamy wtedy przez szmatkę, żeby nie poniszczyć tych tutaj nakrętek, bo one bardzo łatwo się uszkadzają. To są zazwyczaj miedziane, mosiężne, przepraszam, nie miedziane. No widzicie, też tutaj akurat sam siebie słucham i głupoty nie palnąłem. Znaczy palnąłem, ale się cofnąłem. Teraz wpuścimy wodę do obiegu pieca. Ok. I teraz, jeżeli tutaj nigdzie nie cieknie, zimną wodę odkręcimy. Zimna woda dotąd, tu też nigdzie nie cieknie. Chociaż mokre jest, ale to może być od jeszcze przy przykręcaniu. Dobra. Więc teraz idę odpowietrzyć piec i uruchomić, na co czekacie na pewno. To słuchajcie, i oczywiście jak zwykle pokażę wam. Czyli tu jest odpowietrzone, wodę ciepłą puściłem, więc się odpowietrzyło tutaj ten wymiennik cały. Podejrzewam, że jeszcze jest powietrze, jeżeli chodzi o ten obieg. Ale pokażę wam, jak ten piec działa. Tu się włącza wentylator. Tam jest właśnie ten ogrzewanie tych spalin do góry, tego kondensatu. No i co? No i odpalamy i zobaczymy, czy wszystko będzie dobrze. Zobaczcie ze mną, zaobserwujcie ten temat na wyświetlaczu wersji oprogramowania. Pompa się włączyła. Przemieli zaraz troszkę wody. Tam górę odpowietrzy, to odpowietrzy i za chwilę powinno się załączyć. Wentylator już się załączył, zaraz powinien się załączyć gaz. A, teraz się dołączył wentylator, sorry. I teraz powinien puścić gaz. O, właśnie, już puścił gaz. Zobaczcie, jakiej kiepskiej jakości jest ten gaz w ogóle, nie? Jest po prostu masakra. A później mi ten gazomierz tak nawala, że... Nie wiem, na ile słyszycie ten hałas. Ten wentylator już był smarowany przeze mnie, bo pochodził kiepsko. Czyli dużo głośniej. No i teraz, gdy odkręcimy wodę, tutaj jest znacznik. Muszę tam wziąć telefon, zbliżyć. Tutaj jest znacznik, nie wiem czy widzicie. O, taki grzejnika. Jest znacznik. O, taki. Coś mi się zdaje, że
ten płomień bardziej tam w tył leci. Tam to jest wypalone. No. To tak na razie zostanie. No dobra, przetestowane. Wyłączamy i sprawdzamy. Zamykamy piec. No i tyle. I testujemy, jak to będzie działać. Wszystko dobrze. Widzisz, jak to wszystko wątpniemy, to tak nie hasuje. Tylko teraz tak słychać. Więc możemy przełączyć na tryb lata. Tutaj pojawia się nam wyświetlacz słoneczko i piec właśnie powinien się wyłączyć. Co najwyżej powinna tylko pompka chodzić. No i słuchajcie, nic nigdzie nie cieknie. Wszystko wygląda w porządku. Więc zamykam. No i tyle. Słuchajcie, subskrybujcie kanał. Jak zwykle to motywuje. Naprawdę za chwilę będzie 4000 subskrybentów. Dla mnie to jest szok, że gadającą głowę ktoś chce subskrybować. Dziękuję Wam za to. Słuchajcie, jeszcze tak przy okazji, jest ten piec otwarty. Chcę Wam powiedzieć, że tak, piec ogólnie jest 8 lat i teoretycznie jestem z niego niezadowolony. A dlaczego mówię teoretycznie? Bo teoretycznie, bo dlatego, że nie mam porównania z innymi piecami. Piec od samego początku na dzień dobry, jak leżał w magazynie, była pompa zastana, ta stara właśnie Willo, która się popsuła. Jak ją rozruszałem, on chodził. Później stwierdził o Ferroli, że to nie robi, na gwarancji tego nie zrobi, no bo to nie ich problem, że ja grzebałem, a ja chciałem po prostu uruchomić piec, no ale dobra. W każdym razie, wymiennik ciepła zakamieniony, standardowa rzecz, nie wiem jakby było, miałem kupić piec ten Wiesmana. Tylko on kosztował dokładnie dwa razy tyle co ten. Ten kosztował około 4000, wtedy tamten Wiesmana tej samej mocy około 8000 zł, dlatego się na Wiesmana nie zdecydowałem. W Wiesmanie jest super ponoć jakiś wymiennik, ten kondensacyjny. Może jest. Tutaj jest pomyślane dwa. Kiedyś raz tam czyściłem, rozbierałem i czyściłem, bo nie było odpływu z tego kondensatu tam z prawej strony. Nie wiem, czy widzicie, i tą żółtą rurką później dalej leci odpływ do kondensatu, jest podłączony. O, tak. Więc tak to wygląda. No więc tak to jest. Myślę, że to wszystko, niczym nie zapomniałem. Jak coś się pomyliłem, to od razu wszyscy co wiedzą, że mówienie i robienie jest czasami bardzo trudne jednocześnie, więc zrozumieją. No to tyle. Niebawem wrzucę też ten filmik ze zużycia prądu, słuchajcie. Nie wiem, czy pamiętacie ten piec elektryczny, na pewno pamiętacie, bo to chyba był poprzedni odcinek, więc ja tam cały czas staram się spisywać licznik i właśnie podczas tych mrozów też mnie pozytywnie w sumie zaskoczył ten piec, utrzymując równą temperaturę w tamtym budynku. To nie w tym, ten jest innym budynkiem. Dobra, tyle, na razie, heja, cześć, komentujcie.